to takie tam na szybko. Cześć. Wiele osób pyta mnie, wiele osób raz mnie kumpel pytał, o co chodzi z tymi ludowymi piosenkami? Czemu to jest takie, że to ludzie lubią? Skąd się bierze fenomen ludowych piosenek? Ja całe życie mieszkam na Śląsku, więc dzisiaj postaram się przybliżyć i opowiedzieć o bardzo ciekawej śląskiej piosence Karolinka. Pewnie wszyscy znają, to ja może po prostu zamiast po prostu zaśpiewam. Poszła Karolinka do lekarza na NFZ, a ten powiedział, że teraz jest pandemia i jej nie przyjmie, tylko teleporada. I ona mówi lekarzowi, że ją bolą plecy, a lekarz na to, że nie siedzieć tyle w pracy. A ona mówi, że nie siedzi w pracy, bo nie ma pracy, tylko raczej łazi tu i tam. To lekarz jej zalecił coś przeciwbólowego, więc ona to brała i dzwoni tam drugi raz, że ją bardzo bolą plecy coraz bardziej, czy ona może przyjść, a ten lekarz powiedział, że nie, bo jest pandemia i teleporada, i ją bolały plecy, bolały, aż tu się później okazało, że to jest guz i to złośliwe jest, bo to z przerzutami, i teraz jej zostały 3 miesiące życia, bo jeden zasrany lekarz nie chciał jej przyjąć, bo COVID i teleporada. I żyjemy w takim zasranym kraju, że jak cię coś boli, to raczej tylko do piachu. I ta Karolinka teraz leży smutna, pogodzona z życiem, bo jej zostały już 2 miesiące. Taka długa piosenka i tylko leży u siebie w domu z flaszeczką wina. W następnym odcinku, już za tydzień, postaram się przybliżyć piosenkę o wesołym karliku. Do zobaczenia. Cześć.